skauci. Postać skauta kojarzymy zwykle z młodym człowiekiem, który lubi wędrówki i obozowiska i stale spełnia dobre uczynki. W istocie jednak nasza wiedza na temat skautingu jest bardzo powierzchowna. Założenia skautingu dają możliwość wpływania na rozwój młodzieży. Jest to szansa kształtowania w młodych ludziach wartości, którymi będą się kierować w dorosłym życiu. Obecnie skauting jest ogromną organizacją, która szerzy ideę braterstwa młodzieży całego świata. Co 4 lata tysiące młodych ludzi zbiera się na światowym zlocie skautingu, by świętować braterstwo wszystkich skautów. Jest to impreza poświęcona historii i tradycji skautingu, którego idea zrodziła się w wyobraźni niezwykłego człowieka. Przybyliście z najodleglejszych zakątków świata, aby spotkać się ze mną. Jestem wam za to ogromnie wdzięczny. Tak bardzo, że postanowiłem nie sprowadzać na was deszczu, co zwykle czynię. Został ogłoszony naczelnym skautem świata. Przez ponad 30 lat stał na czele zastępów chłopców i dziewcząt należących do tej organizacji. Dziękuję za liczne przybycie. Życzę wam powodzenia i miłego pobytu na obozie. Znany był jako BP. Robert Stevenson Smythe Baden-Powell był jednym z najbardziej wpływowych ludzi swoich czasów. Jako twórca skautingu był ideałem milionów młodych ludzi. Miał w sobie coś z kultu. Był założycielem, przywódcą. Wszyscy go znaliśmy z fotografii. Pamiętam rok 1923. Ustawialiśmy się w szeregu na jego powitanie. Przeszedł obok nas i każdy przez krótką chwilę widział tego wspaniałego człowieka. Mówił w sposób, który szczególnie odpowiadał chłopcom. Podbił moje serce już podczas pierwszego spotkania. Witaj, chłopcze, z tamtego kąta. Powinieneś zostać skautem. Świetnie wyglądasz. Od razu widać, że się do tego nadajesz. Jesteś wystarczająco brzydki. A ty, dziewczynko, nie chodzi mi o ciebie, ale o tę ładną panienkę za tobą, powinnaś zostać skautką. Już jesteś? Przepraszam. Wobec tego możesz zaproponować koleżankom, żeby też zostały skautkami. Bardzo się cieszę, że was widzę. Dziękuję wszystkim za przybycie. Życzę wam powodzenia i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Baden-Powell stworzył skauting jako przygotowanie młodzieży do trudów dorosłego życia. Program ruchu był oparty na zrozumieniu potrzeb młodych ludzi. Pod pewnymi względami był wiecznym dzieckiem, które nie chciało dorosnąć. Jednocześnie jednak był osobą dorosłą i doświadczał rzeczywistości jak człowiek dorosły. Jego geniusz polegał na tym, że łączył w sobie te dwa aspekty osobowości i potrafił wyprowadzić z tego dobro dla młodzieży. Baden-Powell był człowiekiem o bardzo skomplikowanej osobowości. Część życia spędził jako żołnierz w służbie Imperium Brytyjskiego. Mimo to stworzył jeden z najpotężniejszych ruchów na rzecz pokoju. Życie było dla niego wielką grą. Rozgrywał ją po mistrzowsku, by zaspokoić zaszczepione w dzieciństwie ambicje. Rodziną rządziła matka, jak przystało na wiktoriańską damę. Jej dzieci musiały celować we wszystkim. Kiedy Robert miał 19 lat, pragnął zostać aktorem lub misjonarzem. Matka sprzeciwiła się temu, więc Robert złożył papiery do królewskiej kawalerii. Egzamin konkursowy zdał z drugą lokatą. W roku 1876 przydzielono go do pułku kawalerii stacjonującego na granicach brytyjskiego imperium. BP thrived on the military life. Życie żołnierza bardzo mu odpowiadało. Okres młodzieńczy spędził w Indiach i w Afryce. Był oficerem ambitnym i zdolnym. Karierę robił według planu, który sam obmyślił i szybko pokonywał kolejne szczeble wojskowej hierarchii. B.
Często zwracał na siebie uwagę występami w pułkowej operetce, jednak stronił od towarzystwa. Baden-Powell najbardziej lubił samotność i przygody. W połowie lat 90. ubiegłego stulecia zdobył uznanie jako zwiadowca. Niebezpieczne zadania odpowiadały mu bardziej od wojskowego drynu i koszarowego życia. Baden-Powell umiał wykorzystać każdą okazję. Doświadczenia oficera zwiadowcy zebrał w formie podręcznika dla żołnierzy. Aby jego talent został zauważony, egzemplarz dzieła wysłał do wszystkich wyższych dowódców armii brytyjskiej. W 40 roku życia został pułkownikiem w służbie imperium. Pod koniec XIX wieku Wielka Brytania należała do najzamożniejszych i najpotężniejszych mocarstw świata. Brytania panowała niepodzielnie na morzach i oceanach, a królowa Wiktoria rządziła ponad 1/3 mieszkańców całej ziemi. Brytyjczycy byli przekonani, że imperium będzie trwało co najmniej 1000 lat. Jesienią 1899 roku ówczesna Republika Transwalu, położona w Afryce Południowej, udowodniła światu, że imperium nie jest niepokonane. Burowie, osadnicy pochodzenia holenderskiego, postanowili wypędzić kolonistów ze swojego kraju. Kiedy wybuchła wojna, Anglicy byli przekonani, że ją wygrają w ciągu kilku tygodni. Okazało się jednak, że nie mogli sobie poradzić z oddziałami Burów. W pierwszych miesiącach wojny Brytyjczycy ponieśli sromotną klęskę, z wyjątkiem jednego niezbyt ważnego epizodu tej kampanii, oblężenia miasteczka Mafeking. Baden-Powell stacjonował ze swoimi oddziałami w miasteczku Mafeking. W ciągu kilku dni ponad 9 tysięcy Burów okrążyło jego garnizon. Nie podjęli jednak zmasowanego ataku, lecz ostrzeliwali Brytyjczyków i czekali, aż się poddadzą. Tak rozpoczęło się oblężenie miasta Mafeking. Była to wojna pozycyjna, z której Baden-Powell uczynił prawdziwą grę podstępu i blagi. Aby oszukać Burów, pole otaczające miasto kazał naszpikować sztucznymi minami. Błyskawicznie przenosząc oddziały z miejsca na miejsce, stworzył iluzję wielkiej armii. Przemęczonych żołnierzy zastępowali młodzi mieszkańcy miasta. Stali na wartach i służyli jako łącznicy. Morale armii podtrzymywał, organizując niedzielne koncerty, na których sam występował w roli konferansjera. Żołnierze wystawiali komedie muzyczne, które Burowie obserwowali z otaczających miasto wzgórz. Oblężenie Mafekingu nie miało żadnego znaczenia militarnego, wywarło jednak wielkie wrażenie na obywatelach Wielkiej Brytanii. Popularna prasa wyczuła, że ludzie czekają na pojawienie się bohatera, wobec czego wyczynom Baden-Powella nadała wymiar narodowej epopei. Baden-Powell bezwiednie stał się bohaterem narodowym. Oblężeniu Mafekingu nadano znaczenie punktu zwrotnego w historii imperium. Ratowanie miasteczka stało się obsesją narodu. Do armii zaczęły napływać tłumy ochotników. Tymczasem w Mafekingu nie działo się nic nadzwyczajnego. Zapanowała szara codzienność. Burowie powoli przestali interesować się miasteczkiem i zaczęli kierować oddziały do ważniejszych zadań. Wiosną roku 1900 szala zwycięstwa przechyliła się na stronę brytyjską. Codziennie przybywały tysiące żołnierzy, których ambicją było ocalenie obrońców Mafekingu. Po 216 dniach oblężenia armia brytyjska zdobyła miasteczko. Kiedy wieść o tym dotarła do Londynu, Badena-Powella okrzyknięto bohaterem Imperium Brytyjskiego. Hurrah!
lads, it's Mouth the King. Cheer, 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 let the joy bells ring. Shout, 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 relief at Mouth the King. Say, 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 oh, what Britons true, who fight for dear old England and the red, white and blue. Baden-Powell zyskał ogromną popularność i awans do stopnia generała majora. Lecz jednocześnie stracił zaufanie przełożonych, którym nie podobało się to, że chodził w glorii i chwale, podczas gdy inni ginęli na polu bitwy. Kilka miesięcy po oblężeniu Badena-Powella zwolniono z czynnej służby. Mimo że dalej cieszył się ogromną sławą, został usunięty w cień i zaczęto mu powierzać funkcje wyłącznie reprezentacyjne. W roku 1903 wrócił do kraju, by objąć stanowisko głównego inspektora kawalerii. Lecz właśnie wtedy Anglia przeżywała okres głębokiego rozczarowania. Niespodziewany przebieg wojny z Burami zrodził obawy, że imperium rozpada się od wewnątrz. Jedna z teorii wykazywała, że przyczyny narodowego upadku tkwią w dzieciństwie Brytyjczyków. Na przełomie stuleci w Anglii pojawiło się wiele ugrupowań mających na celu kształtowanie charakteru młodych Anglików, kolejnego pokolenia twórców imperium. Największą organizacją tego typu była Brygada Chłopięca, której przywódcy często zapraszali Badena-Powella na ćwiczenia. Zadanie brygady polegało na wpajaniu chłopcom dyscypliny i ducha prawdziwie chrześcijańskiego męstwa poprzez wojskowy drill i studiowanie Biblii. Baden-Powell był pod wrażeniem patriotycznego ducha brygady. Nie podobały mu się jednak wojskowe metody pracy z młodzieżą. Uważał, że program odwołujący się do wyobraźni młodych ludzi przyciągnąłby znacznie liczniejsze rzesze chłopców i skuteczniej kształtowałby ich osobowość. I tak przed bohaterem Mouth the King otworzyła się możliwość pracy z młodzieżą. Popularne czasopismo dla chłopców opublikowało cykl artykułów Badena-Powella opartych na jego podręczniku. Opisywał w nich swoje przygody oficera zwiadowcy. Wielu chłopców bawiło się w zwiadowców, czyli po angielsku w skautów. Baden-Powell doszedł do wniosku, że niektóre formy skautingu ujęte w konkretny program wyszłyby na dobre tak chłopcom, jak i całemu imperium. Myśl ta zrodziła się w krytycznym okresie jego życia. W roku 1907 skończyła się jego kadencja głównego inspektora kawalerii. Miał 50 lat i liczył się z przejściem do rezerwy. Myślał o tym, by zająć się aktorstwem, pisaniem lub malarstwem. Nie zastanawiając się nad tym, co mu przyniesie przyszłość, zaczął pisać podręcznik skautingu dla chłopców. Program Badena-Powella łączył zajęcia praktyczne z zabawą i przygodą. Zabawa miała ukryty cel, kształtowanie osobowości i charakteru młodego człowieka, skauta. Pisząc podręcznik Dobrego Obywatela, Baden-Powell studiował współczesne teorie rozwoju dziecka i swobodnie czerpał z programów działania istniejących organizacji młodzieżowych, lecz przede wszystkim opierał się na własnych poglądach na temat zachowania się młodzieży. Zauważył na przykład, że chłopcy niemal instynktownie łączą się w grupy, które niejednokrotnie mają tajemne rytuały. Zaobserwował też, że w takiej grupie zwykle pojawia się przywódca. Uznał, że kształtując osobowość i charakter przywódców wstępującego pokolenia, mógł mieć wpływ na losy Wielkiej Brytanii. Poglądy Badena-Powella na to, co jest szczególnie atrakcyjne dla chłopców, sięgały korzeniami do jego własnego dzieciństwa. Chodził do szkoły w Charterhouse, jednej z najlepszych w Anglii. Obracał się wśród elity społeczeństwa, z której mieli się rekrutować przyszli przywódcy jego pokolenia. Uchodził za inteligentnego ucznia, często jednak zasypiał na lekcjach. Uważał, że są beznadziejnie nudne, a szkołę uważał za więzienie. Po lekcjach wymykał się do lasu. Było to miejsce idealnie odpowiadające jego żywej wyobraźni.
W lesie w samotności żył jak traper, a z wierzchołków drzew ukradkiem obserwował nauczycieli. Te doświadczenia niezależności i samodzielności zawarł w programie skautingu. W lipcu 1907 roku był gotów wypróbować swój program w praktyce. W jednym z ulubionych miejsc swojego dzieciństwa postanowił zorganizować eksperymentalny obóz. Według legendy wyspa Brown Sea była kryjówką przemytników i piratów. Jako chłopak Baden-Powell często wypływał z braćmi na tę wyspę, by szukać ukrytego skarbu. Było to wymarzone miejsce przygód pierwszych skautów. Na obozie było 10 chłopaków z rodzin robotniczych i 10 ze szkół prywatnych. Uczestniczyli w nim trzej synowie lorda Rodneya. Był potomek rodu Evansów Lombów, dwóch synów arystokratycznej rodziny Humphreyów Noblów. Były to dla nas dni wielkiej radości i szczęścia. Mieliśmy po 14-15 lat. Zaczynaliśmy rozglądać się po świecie i przestaliśmy żyć w odosobnieniu pod kloszem. Dzięki skautingowi poznawaliśmy nowych chłopców, uczyliśmy się rozmaitych rzeczy i zaczęliśmy otwierać się na otaczający nas świat. Baden-Powell zebrał chłopców i podzielił ich na 4 zastępy. Chciał, żeby skauting był atrakcyjny dla wszystkich i kształtował harmonijne stosunki między członkami rozwarstwionego społeczeństwa Wielkiej Brytanii. Chłopcy uczyli się prowadzić obozowe życie, przechodzili szkolenie pierwszej pomocy i ratownictwa, wpajano im ducha patriotyzmu wyłącznie poprzez zorganizowane zabawy i gawędy. Punktem kulminacyjnym w życiu każdego zastępu była nocna Robinsonada, podczas której chłopcy spędzali samotnie noc w samodzielnie zorganizowanym obozie. Oddaliliśmy się o 100 metrów od zamku. Znaleźliśmy się na plaży, gdzie rozbiliśmy obóz. Ukląkłem na piachu, rozwinąłem kurtkę, wsypałem w nią mąkę i zacząłem zagniatać ciasto. Wokół było pełno koników polnych, które wskakiwały do ciasta. Potem upiekłem ten zaimprowizowany chleb. Wszyscy go jedli z wyjątkiem mnie, bo miałem przed oczyma te skaczące owady. Nawet nie odczuwałem głodu. Program obozu chwycił. Jednak największe wrażenie wywarł na chłopcach sposób, w jaki Baden-Powell ich traktował. Nie zdarzyło się, żeby postawił nas w sytuacji, w której czulibyśmy się niezręcznie czy głupio. Zawsze służył nam pomocą. Zawsze czuło się jego obecność. Dzięki temu chłopcy dawali z siebie wszystko. Nigdy nie okazywał, że jest od nas lepszy, nie traktował nikogo z góry. Nie stosował przemocy i nie nakładał żadnych ograniczeń. Jeśli daliśmy słowo honoru, miał do nas całkowite zaufanie. Po doświadczeniach zebranych na tym pierwszym obozie, Baden-Powell był gotowy przedstawić społeczeństwu program skautingu. Doszedł do porozumienia z jednym z największych domów wydawniczych w Anglii, należącym do Sira Arthura Pearsona, który zgodził się opublikować jego książkę. W lutym 1908 roku skauting dla chłopców znalazł się w drukarni. Książka ukazała się w zeszytach i natychmiast zniknęła z półek księgarskich. Chłopcy czytali w niej o nowym królestwie dzieci, o przygodach w obozie pod gołym niebem. Baden-Powell pisał z myślą o chłopcach językiem, który doskonale rozumieli. Wyjaśniał dokładnie i konkretnie, co to znaczy być skautem. Cały program pracy przedstawił w formie zabaw i gier, w które wszyscy mogli się bawić. Zapraszał chłopców, by wstępowali do bractwa skautów. Złożyli przyrzeczenie i żyli według jego zaleceń. Wymyślił też dla nich specjalne hasło: bądź gotów, czuwaj. W całej Anglii chłopcy obcinali nogawki spodni i z kijów od szczotek robili skautowskie laski. Moda na skauting rozprzestrzeniła się błyskawicznie po całym kraju. W parkach miejskich chłopcy ścinali drzewa, wszędzie rozgorzały ogniska skautowskich obozów. Chłopcy spontanicznie tworzyli zastępy i przemierzali kraj, szukając okazji do robienia dobrych uczynków. Przed ukazaniem się książki Badena Powella wzorowali się na różnych bohaterach. Teraz sami mogli stać się bohaterami. Skauci śpieszą na ratunek.
Zabierajcie się stąd, bezczelni skauci. Ach, mężu, porwano naszą córeczkę. Staremu z rzędzie porwano dziecko, odnajdziemy je. Pierwszy ślad. Na tropie. Odzyskana. Dobrym uczynkiem zyskuje się przyjaciół. Koniec. Podarował nam coś bardzo specjalnego. Scouting był jednocześnie zabawą i przygodą. Spędzaliśmy znacznie więcej czasu na świeżym powietrzu. Paliliśmy ogniska. Gotowaliśmy sobie jedzenie. To było naprawdę coś nowego. Ruch oparty na gruntownie przemyślanych zasadach zaczął się błyskawicznie rozrastać. W ciągu pierwszych miesięcy przystąpiło do niego ponad 100 tysięcy chłopców. Jesienią 1909 roku scouting był jednym z ważniejszych i najprężniejszych ruchów społecznych. Baden-Powell przedstawił go światu na wielkim zlocie w londyńskim Crystal Palace. Wśród 10 tysięcy scoutów znalazła się niewielka, lecz dostrzegalna grupa. Nagle zobaczyłyśmy, że ktoś idzie w naszym kierunku. Zorientowałyśmy się od razu, że to jest Baden-Powell. Natychmiast ustawiłyśmy się w szeregu. Podszedł i odezwał się do naszej zastępowej. Co tu robicie do licha? Zastępowa odpowiedziała mu: chcemy zostać skautkami. On niemal bez namysłu odpowiedział: nie, to jest wyłącznie dla chłopców. Na co krzyknęłyśmy wszystkie razem: niech pan coś zrobi dla nas. Baden-Powell nie zaplanował niczego dla dziewcząt. Obawiał się, że odciągałyby chłopców od szkolenia. Wyczuwał jednak, że kobiety odgrywają ważną rolę jako towarzyszki życia podtrzymujące mężczyzn na duchu. Stworzył więc dla nich oddzielny ruch i powierzył go swojej siostrze, wówczas 50-letniej już starej pannie, która nie miała żadnego doświadczenia w pracy z dziewczętami. Agnes Baden-Powell stworzyła program szkolenia dla dziewcząt oparty na wiktoriańskim ideale kobiety. W swojej książce nadała tytuł: co mogą uczynić dziewczęta, by pomóc w tworzeniu imperium? Nie nadszedł jeszcze czas emancypacji kobiet. We wczesnym okresie rozwoju scoutingu niewiele problemów udało się rozwiązać tak łatwo jak problem dziewcząt. Baden-Powell był bezustannie krytykowany za militaryzm, ponieważ zachęcał chłopców, by uczyli się strzelać i żeby zawsze wykonywali rozkazy przełożonych. Skauci mieli być też gotowi oddać życie za ojczyznę. Tak jak wielu współczesnych, Baden-Powell uważał, że Niemcy mogą stanowić zagrożenie dla Anglii. Między innymi dlatego powołał do życia ten ruch. Utrzymywał jednak, że scouting ma kształtować charaktery młodych ludzi, a nie czynić z nich przyszłych żołnierzy. Mimo to wielu przywódców scoutingu kreowało się na generałów. Często pokazywali się publicznie z szablami i pistoletami. Baden-Powell usiłował temu zapobiec, powołując do życia lokalne komitety, które miały czuwać nad działalnością zastępowych i ich podwładnych. Jednakże dla krytyków laski scoutów były symbolem karabinu, a przywódca ruchu generałem armii. Dlatego niełatwo było odeprzeć te zarzuty. Większym problemem było to, że skauci często padali ofiarą drwin.
Wkrótce chłopcy przekonali się też, że ludzie, którzy otwarcie głoszą swoje przekonania, są często atakowani. Nie szukamy zwady. Idźcie swoją drogą. Baden-Powell miał nadzieję, że jego ruch będzie ponadklasowy. Okazało się jednak, że nie wszyscy chłopcy chcieli nosić krótkie spodnie i spełniać dobre uczynki. Zasady skautingu najbardziej odpowiadały klasie średniej. Twórca skautingu adresował swój program do młodzieży angielskiej, jednakże jego podręcznik zaczął ukazywać się za granicą w tłumaczeniach na wiele języków. Dorośli w innych krajach pragnęli, by ich dzieci rozwijały się pod wpływem wartości, na których opierała się idea skautingu. Składanie przyrzeczenia było niezwykle uroczystym wydarzeniem. Przyszły skaut przysięgał na wierność Bogu i ojczyźnie, że będzie wypełniał prawo skauta. Miał służyć i nieść pomoc ludziom, a z wszystkimi skautami łączyły go więzy braterstwa. Pod adresem twórcy skautingu posypały się zaproszenia z wielu krajów. W roku 1912 Baden-Powell wyruszył w pierwszą podróż, która miała na celu propagowanie idei skautingu na całym świecie. Miał wpłynąć na Karaiby, a potem do Nowego Jorku. Czas podróży chciał wykorzystać na przygotowanie objazdu po Stanach Zjednoczonych. Drugiego dnia na morzu poznał córkę zamożnego angielskiego dżentelmena. Kiedy Olive St. Clair Soames poznała twórcę skautingu, była nieśmiałą, naiwną 20-letnią panienką. 54-letni wówczas Baden-Powell zapałał do niej gorącą miłością od pierwszego wejrzenia, z wzajemnością. Oboje uznali, że są sobie przeznaczeni. Łączyły ich podobne zainteresowania. Urodzili się tego samego dnia, choć dzieliły ich aż 32 lata. Baden-Powell uznał, że to nieprzyzwoite, żeby angielski generał wzdychał do młodziutkiej dziewczyny. Postanowili więc ukryć ten romans. Przesyłali sobie ukradkiem miłosne bileciki i wstawali przed świtem, by się spotkać w samotności. Początkowo chcieli wziąć ślub tuż po zawinięciu statku na Jamajkę. Lecz potem postanowili poczekać do końca podróży. Olive wróciła do Anglii, a Baden-Powell pojechał do Ameryki. Znali się zaledwie 3 tygodnie. Scouting dotarł za ocean w kilka miesięcy po swych narodzinach w Anglii, a w roku 1910 został tam oficjalnie uznany. W Nowym Jorku Badena Powella powitał chłopak w mundurze skauta. Wręczył mu list od prezydenta Tafta, w którym proponował, by inspekcję amerykańskich skautów rozpocząć na schodach Białego Domu. Baden Powell pragnął, by jego ruch kształtował rzeczywistość. Szukał więc poparcia wśród ludzi, którzy cieszyli się ogólnym szacunkiem i mieli wpływ na innych. Jeden z głównych skautów naszego kraju. W swoim podręczniku Baden-Powell opisał osiągnięcia Teddy'ego Roosevelta. Były prezydent Stanów Zjednoczonych, udzielił gorącego poparcia nowemu ruchowi. Wierny topór nie zawiódł. Program skautingu nie tylko propagował aktywność na świeżym powietrzu, ale także współbrzmiał z wartościami, które w owym czasie uznawane były za najistotniejsze.
Tradycyjną wartością w Ameryce było służenie społeczeństwu. Ten obowiązek Baden-Powell przedstawił w formie zachęty do robienia codziennie dobrego uczynku. Właśnie dzięki tej strategii scouting tak szybko rozprzestrzenił się po całym świecie. Przypominam sobie zdarzenie, które znakomicie to ilustruje. Byłem wtedy w 6 czy 7 klasie. Pewnego dnia wezwano wszystkich skautów, by natychmiast stawili się u zastępowego. Wszyscy skauci opuścili klasę, w której został tylko jeden chłopak. Pochodził ze znanej rodziny, ale nie był skautem. Wkrótce potem przyłączył się do nas. W kraju, który z patriotyzmu uczynił religię, wychwalano skauting za krzewienie miłości ojczyzny. Lecz kształtował on jednocześnie skuteczność działania oraz poszanowanie dla zasad i wspólnej pracy, a były to cechy pielęgnowane w Ameryce ery postępu. Skauci amerykańscy zyskali poparcie najzamożniejszych obywateli. W Nowym Jorku powstała kwatera główna. Powołano też władze centralne, które zarządzały ruchem w całym kraju. Federalna Ameryka stworzyła federalny skauting. Jedną z najważniejszych osobistości skautingu amerykańskiego był przyrodnik Ernest Thompson Seton. Urodził się w Anglii, wychował w Kanadzie, a w Ameryce sławę zdobył pracując z młodzieżą. W roku 1902 napisał cykl artykułów, w których zachęcał chłopców, by uczyli się sposobu życia amerykańskich Indian. Powstała nawet niewielka organizacja dla chłopców pod nazwą Leśni Indianie. 2 lata przed ukazaniem się podręcznika skautingu, Seton opublikował własny podręcznik dla swoich plemion. I teraz oskarżył Badena Powella o plagiat. Seton nadawał plemionom nazwy zwierząt, a sposobu życia Indian uczył poprzez gry i zabawy. Za swoje osiągnięcia chłopcy zdobywali odznaki, jeżeli zgodnie z prawem leśnych Indian. Program skautingu opierał się na podobnych zasadach. Baden Powell otwarcie przyznawał, że w swoim programie korzystał z doświadczeń innych ludzi. Podczas jednego z bankietów określił siebie jako wujaszka skautingu. Jednak nikt nie miał wątpliwości, że to on był założycielem i ożywczym duchem skautingu. Program Badena Powella odniósł sukces w tych punktach, w których nie sprawdziła się idea leśnych Indian. Seton bowiem zachęcał do powrotu do natury, przeciwstawiał się więc głównemu nurtowi rozwoju społeczeństwa amerykańskiego. Baden Powell był wszędzie witany z entuzjazmem, na wyspach Pacyfiku, w Azji, w Nowej Zelandii, Australii i Afryce. Jednak nie myślał tylko o problemach skautingu. Przez cały czas podtrzymywał korespondencyjnie romans z Olaf, która czekała pół roku na powrót ukochanego do Anglii. Na oficjalne zaręczyny podarował jej skautowski pierścień. Olaf była pewna swojej miłości. Nie bardzo jednak odpowiadało jej uwielbienie, jakim otaczano wybranka jej serca. Kiedy dowiedziała się, że na ich ślub armia, marynarka i skauci szykują ogromną fetę, poprosiła narzeczonego, żeby uciekli. Ślub odbył się w gronie rodzinnym. Dokładnie rok później Olaf powiła synka. Pierwsze z ich trojga dzieci. Nazwali go Peter. Tak bowiem miał na imię bohater ich ulubionej sztuki Peter Pan, Piotruś Pan. Pod wpływem wydarzeń poprzednich kilku lat Baden Powell bardzo się zmienił. Po podróży dookoła świata zmienił pogląd na temat głównego celu skautingu. Już na początku roku 1914 uznał, że jest nim propagowanie braterstwa młodzieży całego świata. Okrucieństwa I wojny światowej obróciły w niwecz te aspiracje. Ten sam duch nacjonalizmu, dzięki któremu narody świata przyjęły program skautingu, doprowadził do wybuchu I wojny światowej.
Kiedy rozgorzały walki, Baden-Powell wezwał przywódców ruchu, by najstarszych chłopców postawili w gotowości bojowej. Baden-Powell uważał, że obywatele mają obowiązek bronić się przed zakusami narodów, które sprzeniewierzyły się więzom braterstwa. Wśród pierwszych ochotników znalazło się 150 tysięcy byłych skautów, którzy szybko poznali okrutną rzeczywistość wojny pozycyjnej. W ciągu lat wojny idea obrony pokoju stała się niemal obsesją ojca skautingu. Napisał wówczas dwie książki, Nauka celnego strzelania dla chłopców oraz krótki kurs przysposobienia do wojny. W kraju skauci często byli zatrudniani jako łącznicy. Zajmowali stanowiska opuszczone przez tych, którzy wyjechali na front. Strzegli mostów, patrolowali wybrzeże. Niektórzy polegli od kul nieprzyjaciela. Kiedy wybuchła wojna, skauci byli najliczniejszą organizacją młodzieżową w Ameryce. Podczas zbiórki pieniędzy na wydatki wojenne kraju zgromadzili ponad 350 milionów dolarów. Obraz skauta gotowego w każdej chwili służyć ojczyźnie stał się także skutecznym narzędziem propagandy. Najprawdopodobniej w naszym hrabstwie działa w tej chwili wielu szpiegów. Obserwujcie bacznie wszystkich cudzoziemców. Pamiętajcie nasze hasło. Czuwaj. Nazajutrz. Jimmy jest w pełnej gotowości. Jest gdzieś tutaj. Ślady są świeże. Ręce do góry. Bezsensowna pierwsza wojna światowa trwała ponad 4 lata. Miliony ochotników zginęły w okopach. Zastępowano ich milionami nowych rekrutów. Kiedy do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone, Niemcy skapitulowały. Wielka wojna, ta, która miała zakończyć wszystkie wojny na Ziemi, zakończyła się tak samo bezsensownie, jak wybuchła. Wojna nie oszczędziła nikogo, lecz niewielu dotknęła tak boleśnie jak Badena Powella. W miejscach zbiórek skautów zaległa niepokojąca cisza. Kiedy ruch dopiero powstawał, Baden Powell zaprzyjaźnił się z wieloma młodymi ludźmi, którzy polegli. Baden Powell nie zaprzeczał, że do obowiązków obywateli należy obrona ojczyzny. Po wojnie postanowił uczynić wszystko, by młodzież całego świata nigdy więcej nie musiała odpowiadać na wezwanie do broni. Obecnie misją skautingu stało się krzewienie pokoju i braterstwa narodów. Umęczony wojną świat przyjął ruch skautów z nadzieją, że uda się wychować przyszłe pokolenia w pokoju i dla pokoju. Baden Powell i jego skauci natychmiast podjęli to wyzwanie. W roku 1920 odbył się pierwszy światowy zlot skautów, który ujawnił potencjalną siłę młodzieży. Na zlot mieli przyjechać przedstawiciele z całego świata, by święcić braterstwo wszystkich ludzi. Baden Powell nie wierzył w potęgę Ligi Narodów. Całą nadzieję pokładał w młodzieży. Czuł, że potrafi wpływać na chłopców i wpoić nowemu pokoleniu te zasady moralne, które wyznawał. Jak głosi legenda skautów, ostatniego dnia zlotu do Badena Powella podszedł mały chłopak i nadał mu tytuł naczelnego skauta świata. W rzeczywistości jednak zastrzegł on sobie ten tytuł kilka lat wcześniej.
Lata powojenne przyniosły istotne zmiany w scoutingu dziewcząt. Olaf Baden-Powell z entuzjazmem objęła przywództwo nad ruchem dziewcząt i nadano jej tytuł naczelnej skautki świata. W latach 20. i 30. małżonkowie Baden-Powell jeździli po całym świecie, propagując ideę skautingu, a przede wszystkim braterstwa narodów. Baden-Powell jasno widział cele organizacji. Rzeczywiście był przekonany, że skauting ma szansę rozpowszechnić się na całym świecie. Twierdził, że nie ma najmniejszego znaczenia, czy ktoś jest Chilijczykiem, Meksykaninem, Indonezyjczykiem, Australijczykiem czy Anglikiem. Nie istnieją żadne powody, dla których nie można by zaszczepiać w młodych ludziach na całej Ziemi tego samego ładu moralnego. Wierzył, że jeśli we wszystkich krajach świata skauting obejmie większość młodzieży, która będzie żyła według tego samego prawa moralnego, na całym świecie zapanuje pokój. Nie była to wizja nieznana w owych czasach. W powojennym dziesięcioleciu z wielkim optymizmem odnoszono się do planów ustanowienia pokoju na świecie. Ruch Badana Powella dawał na to największe nadzieje. W ciągu 10 lat organizacja powiększyła się 10-krotnie, liczyła już ponad 1 000 000 członków. Chciałbym, żebyście tak rozważyli słowa tego przyrzeczenia, jak dotąd nie rozważaliście żadnych innych słów. Przyrzekam na mój honor, podkreślam, na honor, że uczynię wszystko, co w mojej mocy, by spełnić mój obowiązek wobec Boga i naszego Króla. I że będę wypełniał prawo skauta. Czy jesteście gotowi dać z siebie wszystko? Miałam mniej więcej 12 lat, kiedy uświadomiłam sobie, że mój ojciec jest sławnym człowiekiem i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Przecież to mój tata. A oni wszyscy, te tłumy, uwielbiają go i witają z takim entuzjazmem. Dla nas jest to po prostu tata. Wówczas miał już ponad 70 lat i uwielbiał przebywać w towarzystwie syna Petera i córek, Heather i Betty. Mimo że naczelny skaut świata zwolnił tempo życia, był w znakomitej formie. Pomagał nam rozwijać nasze zdolności czy talenty, tak samo jak pomagał innym dzieciom. Teraz wydaje mi się, że bardzo mu się przydaliśmy, bo mógł na nas wypróbowywać swoje pomysły. Jeśli sprawdzały się na nas, najprawdopodobniej sprawdzały się też na innych dzieciach. Bez wątpienia największą radość dawało mu życie rodzinne. Moi rodzice bardzo się kochali. Chyba mama rządziła w sprawach takich jak jego zdrowie. Zupełnie jakby był małym chłopcem. I często zachowywał się jak mały chłopak. Udawał, że dąsa się i płacze. Wołał, nie włożę swetra, wcale mi nie jest zimno. A wtedy mama mówiła, przestań kochanie, zachowuj się i tak się zabawiali, jakby był niegrzecznym chłopakiem. Sprawiało to nam wielką radość. Oboje znakomicie się z nami bawili. Zwracam się teraz do rodziców. Zapewniam was, że waszych synów i wasze córki chcemy wychować na szczęśliwych, zdrowych i pożytecznych obywateli. Jeśli pozwolicie swoim dzieciom na to, żeby zostali skautami, przekonacie się, że pomagamy też szkole. W szkole dzieci przyswajają sobie wiedzę, żeby później zdać egzaminy. My kształtujemy ich charaktery po to, żeby osiągnęli w życiu sukces. Po 25 latach istnienia skauting nadal cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży i rodziców. Przestał być ruchem nowatorskim, ale nie przestał być atrakcyjny. Czas go nie pokonał.
Synowie i córki pierwszego pokolenia skautów zasilali jego szeregi, także w połowie lat 30. stanowił trwały element rzeczywistości społecznej. Na pewno ciężko zapracowałeś na tę odznakę. Rok i 8 miesięcy. Scouting został uznany za skuteczną metodę urzeczywistniania potencjalnych możliwości młodzieży. Temat, jaki wybraliśmy do rozważania podczas tygodnia scoutingu, brzmi kształtowanie silnego charakteru. Jest to sprawa wielkiej wagi i powinniśmy być wdzięczni za to, że istnieje ruch młodzieżowy, który kształtuje proste i podstawowe cechy. Tężyznę fizyczną, skuteczne myślenie, uczciwość i prostolinijność. Ruch, który krzewi ideę pokoju na świecie. Szczególny nacisk na ideę walki o pokój położono na 4. światowym zlocie scoutingu, który odbył się w Godollo na Węgrzech. W imprezie tej wzięło udział 25 tysięcy uczestników z 32 krajów. O ile lata 20. stanowiły okres dobrobytu i nadziei, o tyle w latach 30. wystąpił dotkliwy kryzys. Kiedy skauci obchodzili swoje święto, nad światem pojawiło się widmo totalitaryzmu. Na kilka miesięcy przed zlotem uczestnictwo zgłosiło 1000 skautów z Niemiec. Niestety nigdy nie wyjechali ze swojego kraju. Kiedy Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, scouting w tym kraju zdelegalizowano. Obowiązkowe stało się członkostwo w organizacji młodzieży hitlerowskiej. Jej program był wzorowany na scoutingu, lecz zmieniono jego cel. Chodziło o zaszczepienie w młodych ludziach ideologii nazistowskiej. W nowej wersji przyrzeczenia młodzi Niemcy składali obietnicę, że są gotowi oddać życie za Führera. Hitlerowska młodzież była przyszłością Niemiec. Organizacja liczyła 8 milionów członków, czyli ponad dwukrotnie więcej niż scouting na całym świecie. W odpowiedzi na to Baden-Powell wzmógł działalność na rzecz pokoju. Słyszałem, że w Sydney są jeszcze ludzie, którzy uważają scouting za organizację paramilitarną. To wierutna bzdura. Istniejemy w 45 krajach świata jako ruch na rzecz pokoju i dobrej woli wszystkich ludzi. Wszędzie scouting był przyjmowany właśnie w tym duchu. Myślę, że wśród naszych chłopców i dziewcząt nie znajdzie się nikt, kto nie odczuwa więzów przyjaźni i braterstwa z wszystkimi skautami. Owo poczucie braterstwa naprawdę łączyło skautów. Niestety ruch ten nie dotarł do wszystkich. Po jakimś czasie skauci przekonali się, że wpajanych im zasad nie da się tak łatwo przenieść do świata dorosłych, gdzie na każdego chłopaka, który jak Piotruś Pan nie chciał stać się dorosłym mężczyzną, przypadały tysiące takich, którzy chętnie wydroślenili. Panowi Powellowi nie udało się zmienić świata, ale ruch, który stworzył, wzbogacił życie milionów ludzi na świecie, a jego wysiłki na rzecz pokoju nie przeszły niezauważone. W roku 1912 nadano mu tytuł szlachecki, w 1929 tytuł lorda. Zdobył wszystkie honory tego świata. W
1939 roku, kiedy miał już 82 lata, był kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla, jednakże w owym roku nikomu jej nie przyznano. W tym roku scouting we Francji urósł z niespotykaną dotąd siłą. Okazuje się, że wśród narodów Europy właśnie Francuzi najbardziej pragną, by ich dzieci stały się dziedzicami wielowiekowej tradycji wolności, równości i braterstwa. Ojciec był po prostu zdruzgotany, także rozczarowany i wytrącony z równowagi. Ale był starcem i zrozumiał, że to wszystko jest już poza nim i że nie ma na to żadnego wpływu. Że wszystko, o co walczył, obróciło się w ruinę. Prawdopodobnie był załamany, bo wyjechał do Kenii i nie chciał wracać do Europy. Przywódca skautingu wyjeżdża do Kenii. Lord Baden-Powell opuszcza spowite mgłą brzegi Albionu. Chciałbym, żebyście wszyscy mogli ze mną tam pojechać i zamieszkać na stałe w tej szczęśliwej krainie. Odwiedzajcie mnie w myślach i pamiętajcie, że również tam są zastępy waszych braci skautów, którzy są gotowi wyjść wam na powitanie. I tak oto ten niezwykły człowiek, który jak widać wcale się nie starzeje, opuszcza Anglię i udaje się do słonecznej Kenii. Baden-Powell spędził ostatnie 2 lata życia w swoim domu w Kenii. Do końca nie stracił wiary w ukochany skauting. Wzywał skautów, by po wojnie odnowili braterstwo młodzieży świata. Pamiętam, że w owym czasie był pełen wewnętrznego pokoju. Pogodził się z tym, że nie brał czynnego udziału w publicznych sprawach. Czuł się trochę winny, ale rozumiał, że w tym wieku nie mógł już działać. Nie był już w dobrej formie fizycznej. Trapiły go rozmaite dolegliwości i wydaje mi się, że był już gotów odejść z tego świata i zostawić innym to, co rozpoczął, w nadziei, że z jego inspiracji dokończą to dzieło. Lord Baden-Powell zmarł 8 stycznia 1941 roku. Organizacja skautów liczy dziś ponad 25 milionów członków. Istnieje w 117 krajach świata. Od roku 1907 w ruchu tym uczestniczyło ponad ćwierć miliarda młodych ludzi. Reżyseria Michael Dana Murphy. Opracowanie Telewizja Polska S.A. Tekst polski Maciej Orkan-Łęcki. Czytał Jan Wilkans.